Dzień dobry. Zaczynamy nowy dzień. Zapakowaliśmy jedną paletkę 180 kg, taka długa na 3 metry. Na tej paletce kilka rolek, jakieś pudełko. I jedziemy z tym, proszę Państwa, w pobliże, tam gdzie się pakowaliśmy zawsze do Boscha. Tam mamy rozładuneczek. Potem mamy 5 km dojazdu na załadunek dla Boscha. I jedziemy dla Boscha, chyba że się coś jeszcze zmieni, co jest możliwe. Bo w tej firmie, jak każdej innej, wiadomo, że wszystko płynie. Muszę coś wykombinować teraz z nawigacją, bo moja nawigacja zasłania Wam widok. Także będę musiał coś wykombinować, gdzie dać kamerkę, albo gdzie dać nawigację. Bo mam teraz taki fajny uchwyt, taki do GoPro kupiony, żeby kamerka była sztywna i się nie trzepała na boki. Także będziemy kombinować, proszę Państwa. Tutaj jakieś samochody jadą. Dużo ich, proszę Państwa. Dobra, a za tym jedziemy. Tamtego już nie będę przepuszczał. Mamy tutaj Aldi, ale nie potrzebujemy, bo wczoraj nam się udało zakupy zrobić. W lewo w B270. I potem, czemu kierowcy tacy wkurzeni? No jak to czemu? Jak mu dwie baby trąbią, gdzie ma jechać i jak ma jechać, no to się wkurzą, no nie? Tutaj tory kolejowe. 180 kg, niedużo, malutkie takie cudeńko. Do Boscha z reguły 60, 140 kg chyba miałem w Boszu najwięcej ładunku. Także też szybciutko to idzie zawsze. In 200 meters, turn left. Pogoda taka jak widzicie, ale jest ciepło, 7 stopni teraz. Rano jak tam było 9. To czemu teraz zimniej? Skręć w lewo w... Ładnie tutaj mają, powiem Wam, ładnie. Naprawdę podobają mi się takie krajobrazy. Tutaj takie malutkie górki widać z każdej strony. Tory nic nie jedzie, nic nie jedzie. Zawsze się wolę upewnić, bo kurczę, tyle tych wypadków jest kolejowych, że se goś zaspał albo coś zasłabł i nie zamknął. A zawsze się zatrzymuję i patrzę na prawo, na lewo. Jaki opelek. Cabrio z metalowym dachem. Jest C1 i jest C raz. Teraz tutaj jest C1. I chyba za tym pojedziemy. Bo ten daleko, ten tutaj. O, jadymy. Trzymaj się, B270. No, z trasy widoczki Wam pokazuję. Nie to, żeby się jąkał czy coś. No i wykombinowałem, jak teraz. Chyba lepiej. Nie ma kabelków. No, pojedzone, śniadanko zjedzone, kawka wypita. Ale mu się zardzewiał zderzak. Stabilnie ta kamerka teraz jest. Trzepie się bardzo na boki. Że coś będzie wykombinować jeszcze.
Mamy dzisiaj trochę czasu, nie trzeba się spieszyć, jedziemy powolutku. Ładna pogoda, 9 stopni jest w tej chwili, ale bardzo wieje. Jest taki mocny wiaterek, że jak wychodziłem z auta, to myślałem, że mi drzwi porwie. A po drzewach nie widać, żeby się chwiały bardzo. No i jedziemy. Jeszcze 4 km do celu, ale ładnie tutaj. Takie strony. Zieloniutko się już zaczyna robić. Wcześniej już widziałem krzaki zielone, żółte krzewy. Wczoraj widziałem kwitnącą magnolię. Także już fajnie się zaczyna robić. Podejrzewam, że jeszcze z tydzień, dwa i będzie już całkiem ładnie. Wiosennie. Trawka już taka ładna, zielona, soczysta. Zobaczcie, jak pięknie. Jeszcze to słoneczko. Na zdrowie, dziękuję. Chmury takie krążą, jakby miało zaraz zacząć padać. To jest fajnie, 11 stopni. Jeszcze pudełka do Bosza nie mamy potwierdzonych, także nie wiadomo, może się coś jeszcze zmienić. Z reguły do 11 to już wiedziałem na stówę, że jadę. Myślę, że tam wrona chce jeszcze na zielonym zdążyć, ale się zatrzymał. Czekać malinek, poziomek, jabłek z drzewa takich świeżych. In 800 meters, turn right.
800 meters. Za 700 metrów skręć w prawo w Justus von Liebigstrasse, następnie skręć w następną ulicę po prawej. Skręć w prawo i skręć w prawo. A tutaj Shell stacja. Na światłach skręć w prawo, następnie skręć w następną ulicę po prawej. Turn right. Stacja Shella się remontuje. Turn right. Skręć w prawo w Hirschlieb, następnie skręć w następną ulicę po lewej. Prawo. Turn right. W lewo, tutaj jeszcze nie. In 200 meters, turn left. Czyli tutaj mamy tego. Skręć w lewo w Lasthäuserstrasse. Proszę Państwa, tam mieliśmy wjechać. Trzeba się wykręcić i zawrócić. Nie, pewnie widłakiem to ściągną. Taka długa ta paleta jest. Tu jest, proszę Państwa, wjazd. Czyli co, wjedziemy. Czyli tu mamy zostawić auto i iść z buta dookoła. Nieładnie, proszę Państwa. Nieładnie taki kawał z buta iść. Tu się wycofniamy. Cofaj, a teraz idź i patrz, coś narobił. Dobra, na linii stoimy, ale troszeczkę sobie odjedziemy do tyłu jeszcze. O, dobra. Trzeba się iść zarejestrować. Do zobaczenia. Pada, proszę Państwa, pada bardzo. Zmokłem byłem. Muszę sobie buty lepsze założyć, bo te mi przemokły. Mam mokre skarpetki. Jedziemy się ładować na Boscha. Mamy jeszcze trzy paczki doszły. Po pierwszym zjazdem na Hardenburgstrasse. Także będziemy się ładować. Zatankowałem sobie, wypiłem kawkę. Zjadłem sobie fasolkę po brytońsku. Nie fasolkę po brytońsku. Fasolkę po brytońsku miałem na myśli. Ale zjadłem sobie flaczki wołowe. Dobre flaczki, lubię flaczki. I dalej podtrzymuję słowo. U Szubryta. Kupujcie rzeczy u Szubryta.
Przepyszne, naprawdę. Zaraz trzeba będzie CMR-ku napisać. In 400 meters, turn right. No, i już wiem, że weekend mam wolny. W niedzielę będę miał 200 km po piwki do załadunku i w poniedziałek jedziemy do Szwajcarii. Jedź w prawo na B45. Do Szwajcarii jedziemy prawej strony. W poniedziałek. Bezpośrednio, czyli po prostu wsiadamy w auto odprawy i jedziemy od razu. Trzymaj się prawej strony i wjedź na B45. No, tam już się przejaśnia, także może nie będzie cały czas padać. Coś spadło. W filmie nagrywam codziennie, ale będziecie mieli tygodniowe opóźnienie z tego względu, że potrzebuję czas, żeby te filmy powrzucać, bo tak jak na przykład teraz w Rewy byłem, to dwa odcinki wrzuciłem. I jak się tak będzie udawać, to będzie fajnie, żeby gdzieś powrzucać, no bo na internet ten mobilny to człowiek nie wydala. Za pogodę, no proszę Państwa. In 400 meters, exit right. Zjedź w prawo, kierunek Rotterdam Hydro. Także się pakujemy do Bosza. Jedną lokalizację z tego co widziałem mamy. Chyba, że coś jeszcze na miejscu wyskoczy. Tam idzie coś, nie ma nic. To mogę jechać. Nie jest zimno. Taki wiosenny deszcz jest po prostu tutaj. Zjedź z ronda pierwszym zjazdem na Wędzklasę. Jakby to powiedzieć, wiosna, deszczyk potrzebny. Żeby kwiatki miały z czego kwitnąć. Słoiki mi się tylko. Muszę słoiki poprzekładać. Tutaj kiedyś pizzę jadłem po prawej stronie. Zapłaciłem za nią 6 euro i się okazało, że to była zwykła pizza, normalna z Lidla, wrożona. W prawo w podgrzana w piekarniku. Następnie skręć w następną ulicę po prawej. Łamat. Co za droga. To chyba kiedyś tory były albo... Tutaj proszę ja was, była fajna sytuacja, bo na mapach Waze pokazywali, skręć, że trzeba jechać następną drogą w prawo, następnie skręć w następną, a tam siatka i nie ma dojazdu, więc napisałem do nich, że trasa wygląda inaczej, żeby to przełożyli,
turn right. Więc przełożyli i napisali mi, czy tak ma być, tak jak teraz jest. Więc im odpisałem, że tak, teraz jest świetnie. No i podziękowali mi grzecznie, ładnie za edycję trasy, także fajnie, że to tak działa, nie tylko jak komuś się zażyczy, tylko faktycznie jak jest jakiś problem na mapie, to że to za 400 metrów osiągniesz cel, naprawiają. Klęcz trasy 8 znajduje się po lewej stronie. No i elegancko, pod sam budynek teraz prowadzi. Osiągnąłeś cel. Ręcz trasy 8 znajduje się po lewej stronie. Trzeba sobie CMR-kę wypisać. I będzie wszystko gotowe. No, trochę mniej pada. Fajnie. W taki duży, intensywny deszcz się trochę niefajnie ładuje. You have reached your destination. Jestem ciekaw, czy dostanę na palecie, ktoś osobówkę ładuje. Dobry pomysł czasami, bo oni tutaj naprawdę mają jedną paczkę na coś. Dobra, piszę CMR-kę i się odezwę, jak będziemy wyruszać. Zapakowane, jedziemy. Mamy 8 kartonów, 27 kilo. I jedziemy sobie. Excuse me, do you need a lift? Pardon? Do you need a lift? Sorry, I don't understand. Do you need a lift? No, my car, sir. Ah, okay. No co, trzeba pomagać sobie. A jak ona ma samochód tutaj, no to spoko. Zapakowane, jedziemy! 8 pudełek, 27 kilo, czy coś takiego. Także jedziemy do Markwiesenstrasse, Robert de Bosch. No, mamy 240 km. Na jednej nawigacji 244 na drugiej. Coś koło tego. Jedziemy inną trasą troszeczkę, z tego względu, że wieje strasznie. Także pojedziemy trasą z mniejszymi górkami, może będzie lepiej. Zobaczymy. Ten sam czas. Skręć w lewo. Co normalna trasa. Dwie minuty szybciej. Ale jest 30 km, 40 km krócej. Zobaczymy. Turn left. And then turn left. Tam pokazuje dużo na czerwono, także na tej drugiej normalnej trasie, co zawsze jeżdżę, może być zakłorkowane. In 200 meters, turn left. No, to z trasy. Wieje, wieje, wieje i jeszcze raz wieje. 8 stopni, 133 km do celu.
Godzina 41. No, gdzieś tak trzeba liczyć. A co tam u was, drodzy słuchacze? Napiszcie w komentarzu, co porabiacie, czym się zajmujecie, czy też jeździcie, czy tylko lubicie patrzeć na widoki. Może macie jakieś uwagi, żeby czegoś więcej filmować, albo mniej gadać, albo więcej gadać. Dajcie znać. Kawka wypita, śliwka w czekoladzie zjedzona. Jedziemy dalej. 130 km tylko także. Niedaleko. Trochę się wiatr uspokaja powoli. Musimy sobie posłuchać RNF FM, może jakieś wiadomości będą. Zaczynają się koreczki. Koreczki. Jedna strona stoi. Zaraz będzie moja strona też stać. Piąteczek, piątunio. Koreczki. Za dużo ludzi ma samochody. Wieje, pada. Trzymaj się, A8. Czyli moja linia się kończy. Czas zjechać. Jak będę stał w korku, to się odezwę. I ten korek. Przeciwnym fotę dostał. Za 800 metrów zjedź w lewo z jazdem numer 52B, kierunek B27. Continue straight. In 800 meters, keep left. Za 800 metrów trzymaj się lewej strony i wjedź na B27. Wczoraj byłem w Karlsruhe, na stadionie, pewnie jakąś tam przebitkę będziecie mieli z wczorajszego dnia. Dzisiaj jakiś gość się zaparykadował w aptece i wziął zakładników, także kurczę, ciekawa historia. Ale że w aptece. No my już 30 km do rozładunku, także. B27. Bliziutko, proszę państwa.
Zawsze tu stówka była. Mówię zawsze. No, trochę tutaj jeździłem kilka razy. Odezwał się później. Dojechaliśmy na miejsce. Jest godzina 20:16. No, w aptece się dowiedziałem, że jest dwóch zachładników i ktoś żąda okupu. Ale zobaczymy. Może na leki potrzebuje. Dobra, trzeba się rozpakować. Zaraz kawkę zrobić. Jechać się wykąpać i wypoczywamy. Do zobaczenia.